20 lipiec 2018, rocznica jak od 1923 roku zlikwidowano pruską Altonę. Było to po krwawej niedzieli 17 lipca 1930 roku, kiedy 7 tysięcy ludzi SA przyszło z Altony tutaj. Głównego miejsca przygotowane to było wszystko dużo wcześniej z kościół świętego Józefa. Tutaj w 1594 roku potomek Adolfa III Schauenburga, założyciela Hamburga, założył katolicką parafię. Był to czas reformacji. W 1529 roku z kościoła świętego Mikołaja, założonego przez Adolfa III Schauenburga 26 czerwca w 1195 roku, tam 12 lutego 1529 w 1929 roku zaczęła się reformacja, wyrzucono katolików. I tutaj właśnie jest dzielnica St. Pauli. Idziemy ulicą Greifenbahn, Große Freiheit, czyli Wielka Wolność, gdzie są wszystkie lokale rozrywkowe. Na końcu tej ulicy był kiedyś klasztor cysterek fundacji Adolfa IV Schauenburga. Tam opatką była jego żona Hedwig von der Lippe, wnuczka założyciela miasta von der Lippe. Także znajdujemy się właściwie w sercu Hamburga, w sercu Altony. Rocznica, kiedy władcy świata zdecydowali o zniszczeniu wszystkich struktur. Altona należała do Prus. Stolicą był Berlin, gdzie urodziła się polska królowa 25 sierpnia 1270 roku. W tym dniu zmarł święty Ludwik, król królów. Także znajdujemy się tutaj na końcu teraz ulicy Greifenbahn.